Tadeusz Meszko Śmieciowi ludzie Rozdział czwarty Rachciach siekierką Dyskoteka przebierańców pod wskazanym przez Timurę adresem znajdował się piętrowy budynek z pomalowanymi na niebiesko wystającymi drewnianymi belkami stropowymi i framugami okien. Historyczna część gmachu została połączona z nowym, który był zwykłym sześcianem betonu, bez okien, za to z ogromnym szyldem New York Creatures and Monsters. Od razu poznali, że to budynek galerii rozrywkowej, gdyż ściany pulsowały głuchym dudnieniem. O nie, ja tam nie wchodzę! jęknęła Subira. Nie będzie tak źle. Federico nie podzielał jej obaw. Spojrzała na niego takim wzrokiem, że od razu pożałował próby uspokojenia jej. Żartujesz? Skoro tutaj tak to słychać, to jak głośno będzie w środku? Uszy mi oklapną i będę wyglądała jak kobieta z plemienia Karen. To te, co noszą na szyjach obrancze? Zapytał ostrożnie Federico. Tak, to one. Wycedziła przez zęby Subira. O czym oni mówią? Terry po cichu zwrócił się do Ann. W Birmie i północnej Tajlandii kobiety z plemienia Karen noszą obręcze, które, według jednych, mają je uchronić przed atakiem tygrysa, przeważnie wbijającego zęby w szyję ofiary, a według innych stanowią sposób represjonowania ich przez mężczyzn, którzy dbają o to, by nie wyglądały zbyt atrakcyjnie, a przez to nie prowokowały do gwałtów czyli ochrona totalna i od drapieżników, i od zalotników. Podsumował Terry, spoglądając na Ann. Nie zareagowała, zmarszczyła tylko brwi, mocno nad czymś rozmyślając. Czy nie uważasz, że coś między nimi zaczyna iskrzyć? rzekła po chwili. Bo się kłócą? Odkąd ich znam, wciąż się sprzeczają. Nie wiązałbym z tym faktem większych nadziei. Kto się czubi, ten się lubi. Ann nie dawała się przekonać. Po otwarciu drzwi uwolnione dźwięki instrumentów o mało nie zwaliły ich z nóg. Sobira zatkała uszy dłońmi. Od bramkarzy dowiedzieli się, że wejście do zastrzeżonej części budynku znajduje się na końcu pierwszej sali. Ciasno zbity tłum wyginał się na parkiecie, rzęsiście oświetlanym kolorowymi światłami. Niemal wszyscy mieli tatuaże oraz, w mniejszej lub większej liczbie, pierścienie czy obręcze wystające z różnych części ciała. To była zwykła dyskoteka. Musimy przejść do zamkniętej części, krzyknął Terry. Tu nie znajdziemy tego, czego szukamy. Przebicie się przez tłum pulsujący w rytmach techno -dance zajęło im 10 minut. Przed drzwiami obitymi blachą stał wysoki bramkarz o tak napakowanej klatce piersiowej, że można by ją pomylić z kobiecym biustem. Pomyłka byłaby tym bardziej uzasadniona, że jego twarz miała delikatne rysy, i zdradzała brak jakiegokolwiek śladu zarostu. Ma ciało lwa, ale twarz kobiety. To pewnie Sphinx, podpowiedziała Ann. Terry podał hasło. Sphinx skinął głową, lecz nie ustąpił im miejsca. Terry spojrzał na niego pytająco. Musicie jeszcze rozwiązać zagadkę, wyjaśnił ze złośliwym uśmieszkiem. Zagadkę? Nie było mowy o zagadkach. Zaprotestował Terry. Sphinx tylko wzruszył rabionami. Pytaj Sfinksie. Ann podjęła wyzwanie. Czego człowiek pragnie na starcie, a żałuje na mecie? Ann stwierdziła, że pytanie jest godne egipskiego Sfinksa, a nie bramkarza w podrzędnej dyskotece. Krótkie, a otwarte. Tylko jak je interpretować? Dosłownie, czy jako przenośnie? bycia dorosłym za młodu i powrotu do dzieciństwa na starość. Odpowiedziała po chwili wahania. Sfinks skinął z uznaniem głową i odsunął się na bok, otwierając grube na kilka centymetrów wrota. Przeszli krótkim korytarzem, otworzyli drugie drzwi o podobnej grubości i weszli do niewielkiego pomieszczenia. Gdy bramka zamknęła się za nimi, dudniąca muzyka ucichła. Uff, wreszcie cisza. Westchnęła z ulgą Supira. Ta część budynku ma bardzo grube ściany, dzięki czemu skutecznie tłumi wszelkie dźwięki dyskoteki dla prostaczków. Wyjaśnił Federico, rozglądając się po wnętrzu. Płaska jak smartfon, szatniarka we fioletowym fraku z fryzurą afro, z której wystawały dwa złote różki, żując gumę, zlustrowała ich od stóp do głów i lekceważącym tonem oznajmiła. Bezpłatny wstęp jedynie dla osób posiadających atrybuty. Wy nie macie żadnych naturalnych atrybutów. Ty też nie. Wypalił bez chwili zastanowienia Federico, patrząc na jej nikły biust. Zignorowała jego słowa. Na planszach po mojej lewej i prawej stronie znajdują się wizerunki postaci wirtualnych, których oprogramowanie możecie kupić wraz z goglami GDV. Diablica uniósła dłonie, wskazując tablicę za sobą, niczym stewardesa pouczająca pasażerów samolotu lecącego do piekła. Były tam zdjęcia wszelkich stworów opisanych przez Homera oraz takich, o których mu się nawet nie śniło. Możecie też pozostać tacy, jacy jesteście, ale wtedy będziecie mogli jedynie przyglądać się bawiącym się gościom z galerii. Umilkła na chwilę, jeszcze raz ich lustrując. Widocznie ocena nie wypadła najlepiej, gdyż dodała, bilety do galerii są dużo tańsze. Słyszałem, że niektórzy mają indywidualne oprogramowanie. Zapytał Federico, a Terry zastanowił się, skąd jego kolega o tym wie. Tak, ale pan przecież nie ma atrybutów. Odpowiedziała znucona. Bez nich indywidualny program na nic się nie przyda. On pozwala jedynie uwypuklić modyfikację ciała. Aha, czyli nikt nie rozpozna, czy mam wirtualne, czy prawdziwe rogi? Dokładnie. To jak zidentyfikujemy naszego rogacza? Ann zapytała szeptem Subirę. Zdejmiesz gogle i magia pryśnie. Odparła Subira. Kupimy atrybuty kręgu wewnętrznego, zdecydował Terry. Diablica z zadowoleniem skinęła głową. Nasza dyskoteka ma dwie sale. W niebie usłyszycie nastrojową muzykę, będziecie mogli pić boski nektar i rozmawiać. W piekle przy ciężkiej muzyce tańczy się i pije do upadłego. Po mojej prawej stronie odnajdziecie postacie z Olimpu, natomiast po lewej z Hadesu. Ale nie jest to podział sztywny. Anio może pójść bawić się do piekła, a diabeł zasiąść w niebie. Co wybieracie? Noga zaczyna mnie boleć. Chodźmy do nieba. Powiedział cicho Terry do Ann. Ty nawet za zdrową nogą nie lubiłeś tańczyć. Nie potrafiła powstrzymać się przed wkłuciem mu szpilki. Jednak po chwili oznajmiła zdecydowanym głosem. Ja i Terry odwiedziemy Olimp, a ja z Subirą z chęcią zejdę do piekła. Powiedział Federico patrząc wyczekująco na Subirę. Nie zaprotestowała. Chociaż raz będę niczym aniołek, oświadczył Terry, sięgając po gągle Archanioła. To ja też wybiorę istotę ze skrzydłami, ale dodatkowo ze szponami, ostrymi kłami i włosami z węży. Ukąszę i rozszarpię każdego, kto stanie mi na drodze. Zasyczała Ann, wskazując na postać gorgony. – An, które boginie greckie były dziewicami? – zapytała Subira. – Artemida, Atena i Hestia. – To ja będę Artemidą, a ty Satyrem – zdecydowała za Federika Subira. W niebie nie było tłoku. Można by nawet powiedzieć, że wiałą pustką. No cóż, coraz mniej osób wierzyło w sens istnienia nieba. Chyba jedynie terroryści, skuszeni obecnością dziewic, jeszcze do niego lgnęli. Zwyczajni ludzie pracowali od rana do zmroku, by zasłużyć na niebo tu i teraz. Na Olimpie śpiewał, co oczywiste, John Anderson z ulubionego przez Subirę zespołu Yes. Wokaliście akompaniował, co również wydawało się oczywiste, Evangelis. Terry pamiętał, że Evangelis urodził się jako Evangelos Odysseas Papatanasiu pod Volos w linii Prostej jakieś 100 kilometrów od góry Olimp i kilkanaście od grobu Eurytiona. Nic więc dziwnego, że w jego muzyce brzmiały niebiańskie nuty. Przed ścianą, naprzeciwko wejścia ustawiono tron Zeusa. Złoty, bogato inkrustowany i z pewnością niewygodny. Zeus okazał się radosnym, łysiejącym grobaskiem, popijającym nektar z metalowego kufla w otoczeniu siedzących na poręczach roześmianych nimf. Bardziej przypominał Dionizosa niż Boga władającego piorunami. Na środku sali znajdowała się scena Wypełniona grupką osób pląsających w rytm własnych modlitw. Owe pragnienia i w piekle, i na ziemi, i w niebie były takie same. Chodziło o zaciągnięcie do łóżka partnera lub partnerki. Po bokach znajdowały się loże z wygodnymi kanapami. Tak jak powiedziała recepcjonistka, z góry nie było ich widać, można więc było zachować daleko idącą prywatność. Jednak nie działo się tam nic specjalnie zbereśnego. Para wampirów na diecie wegetariańskiej chrupała marchewki, aż im się uszy trzęsły. A uskrzydlony Eros, odłożywszy łuk i strzały, obżerał się pieczonym prosiakiem. Terry uniósł gogle, chcąc sprawdzić, w co zamieni się wirtualny prosiak. Ale to był prawdziwy prosiak. Jedynie szczupły bóg miłości okazał się dobrze zbudowanym, wysokim czterdziestolatkiem o ponurej twarzy komornika sądowego. Muszę przyznać, że scenograf nie uległ wizji znanej z dzisiejszych czasów. I przedstawił czasy greckie takimi, jakimi były w istocie, podsumowała swoje oględziny z zadowoleniem. Ann, jesteś pewna? Zwątpił Terry, któremu wirtualny wystrój wnętrza przypominał cyrk, z nadmiarem detali i kolorów, groteskowy i fałszywy. Nie rozumiał podziwu An. Tak, zaczęła wyjaśniać. Nasz ogląd starożytnego świata jest tak samo prawdziwy jak białe szkielety dinozaurów rozstawione w muzeach. Farby na kolumnach, ścianach, rzeźbach wyblakły, odsłaniając piękno faktury materiału. Możemy podziwiać ich czysty kształt. Jednak gdy były nowe, były kiczowate. I to ci się podoba? Nie wolisz białych rzeźb i zniszczonych kolumn? Jestem archeologiem, nie krytykiem sztuki. Kopię w ziemi, by odtworzyć ukryty świat żyjących wtedy ludzi, a nie nasze o nim wyobrażenia. W lożach nie było wolnych miejsc, natomiast po obydwu stronach ściany, zaraz za wejściem, znajdowały się identyczne bary. Okrągłe, ze świecącymi blatami, przypominały aureole. Przeszli do jednego z nich i Terry zamówił drinki. Barman oznajmił, że mają jedynie boski nektar. Poproszony o wymienienie składów trunku, zdradził, że to absys zmieszany z rubem. Terry uznał, że musi zapamiętać, z czym mieszać absys, by nie przypominał potem denaturatu. Bez namysłu zamówił podwójną porcję. Piekło było zatłoczone. Pewnie dlatego, że chociaż nikt go nigdy nie odwiedził, wszyscy wiedzieli, że musi tam być o wiele ciekawiej niż w niebie. Było również głośno, ale tym razem muzyka nie przeszkadzała Subirze. Rozpoznała zespół The Residents grający rok awangardowy. Subira pomyślała, że ciężkie brzmienie King Crimson byłoby bardziej odpowiednie, a utwór 21st Century Schizoid Man wprost idealny, jeśli idzie o to miejsce. The Residents okazywali się męczący w dłuższych odsłonach, chociaż Subira nie mogła odmówić im pomysłów muzycznych, kilkunastu sekundowych perełek, stanowiących chwilę oddechu w przytłaczającym, postapokaliptycznym, monotonnym brzmieniu. Do piekła trafiło wielu wilkołaków oraz zombie. Można też było wypatrzeć kilku bogów czy herosów. Jednak najliczniejszą grupę stanowili strasznie okaleczeni na ciele zwykli śmiertelnicy. Nie dosyć, że już za życia cierpieli katusze, po śmierci skazano ich na bolesne tortury. Pomyślała ironicznie Supira. W pierścieniu ogni piekielnych kotłowało się kilkudziesięciu wydanych na męki nieszczęśników. Tak przynajmniej uczą religię, ponieważ ci znajdowali się w alkoholowo-seksualnym transie i wyglądali na całkiem zadowolonych. Wpadali na siebie nawzajem, obściskiwali w parach lub większych grupach. Nieliczni tylko oddawali część złu w samotności, mimo tego, że wrzucono ich do piekielnego ognia jak chrust. Subira ostrożnie zanurzyła dłoń w płomieniach. Czerwone jęzory oplotły ją, zatańczyłem wokół palców, lecz nie oparzyły. O kurczę, jakie to realne, skomentowała swoje odczucia. Jak to możliwe, to w sumie proste. Federico wzruszył lekceważąco ramionami, ale jego mina wskazywała, że pomimo wiedzy technicznej, jaką posiadał, otaczająca ich scenaria także na nim zrobiła duże wrażenie. W goglach masz lokalizator, a te wszystkie promienie ze skrzynek na ścianach w każdej chwili ustalają Twoją pozycję. Komputery analizują, na co patrzysz i generują odpowiedni obraz, uwzględniając nie tylko Twoje położenie, ale też wirtualne atrybuty konkretnych osób. sub Na zapleczu muszą znajdować się potężne serwery, ale i tak nie mogą przeliczyć tylu danych natychmiast. Zauważyłaś, jak często dochodzi tu do zderzeń? Tak, tańczący co rusz na siebie wpadają. Myślałam, że to skutek wypitego alkoholu. Z pewnością również. Lecz główną przyczyną jest opóźnienie powstające w wyniku przetwarzania masy danych. Niedługo obejdziemy się bez gogli. Soczewki kontaktowe GDV każdy Dlatego przeniosą w wirtualne światy na stałe. Sobira zdjęła gogle, aby przyjrzeć się piekłu w stanie naturalnym. Dopiero teraz dostrzegła galerię widokową zawieszoną ponad salą. Z balkonów, piekielnych bezeceństw, wypatrywała liczna grupa śmiertelników. Wielu z nich pewnie żałowało, że nie włożyło więcej kasy, by zstąpić do tak atrakcyjnego piekła. Terry przesunął gogle na czoło i przyjrzał się dokładniej niektórym osobom bez komputerowego wspomagania. Postacie najbardziej wierne wyobrażeniom bogów, cherosów oraz stworzeń starożytnej Grecji okazały się zwykłymi ludźmi. Ci z atrybutami pozostali natomiast niemal tacy sami. Najczęściej tracili jedynie szaty, a ich przymioty okazywały się nie tak wielkie lub objawiały się w pomniejszonej liczbie. Najwięcej osób miało kulczyki, wpinane we wszystkie widoczne, a pewnie i niewidoczne części ciała. Niektórzy przekuwali sobie na wylot górne i dolne kończyny. Stalowe gwoździe wchodziły z jednej strony przedramienia albo dłoni, a ich łapek wystawał z drugiej. Kilka osób w ten sposób przebiło sobie policzki. Terry odniósł wrażenie, że zamknięcie ust w ich przypadku jest niemożliwe, gdyż gwóźdź musiał przechodzić przez szczękę. Ale w takim zabiegu mógł też uczestniczyć dentysta, który w odpowiedni sposób modyfikował uzębienie. Odwrotnością końców umieszczonych w policzkach było zasznurowanie warg, dosłowne. Ciekawe, jak ci ludzie pili lub całowali się. Co druga osoba ograniczała modyfikację ciała do założenia licznych obrączek, ewentualnie tatuaży w oku. Dosyć atrakcyjnie wyglądały dziewczyny z dwoma rzędami kończyków na plecach połączonych kolorowymi tasiemkami. Oby nikomu nie przyszło do głowy pociągnąć za koniec kokardy, bo zamiast zrzucenia ubrania groziło to wyrwaniem skóry. Równie często dostrzegał kolce na głowie, metalowe stożki o długości najwyżej dwóch cm, które łatwo było ukryć pod czapką lub w gęstszej fryzurze. Nie przypominały rogów. Wiele osób posiadało tatuaże będące czymś w rodzaju płaskorzeźby. Ten rodzaj wzorów okazywał się bardzo efektowny, nie raził też silnym kolorem. Jednak gdy Terry przyjrzał się dokładniej plecom dziewczyny z rysunkiem smoka zjadającego własny ogon, zrozumiał że zabieg taki wymagał o wiele większej determinacji niż zwykły tatuaż. Prawdopodobnie były to zabliźnione rany powstałe po zdarciu całych fragmentów skóry. Równie licznie występowały guzy na czole. Nie było to jednak guzy nabite po zderzeniu z jakąś przeszkodą? a Napompowane roztworem solnym poduszki w różnym kształcie, przede wszystkim obważanków, trójkątów czy pentagramów. Popularnością cieszyło się też wszycie implantów pod skórę, od podkowy na wierzchu dłoni poczynając, a na głowie wyrywającej się na wolność składki piersiowej kończąc. Jeden z bawiących się chyba również słyszał o kobietach z plemienia Karen. W górnych częściach małżowin usznych miał wmontowane mniejsze pierścienie a w dolnych duże, wielkości dna butelki. Z obydwu stron nosa wyrastały mu złote monety, natomiast na głowie zamiast włosów kapsle od piwa. Największe były jednak dekle umieszczone w policzkach. Po chwili Terry dostrzegł inny wariant kobiet Karen, a mianowicie uszy z deklami, mnóstwo obrączek na wargach, brwiach i nosie, i co najważniejsze, kilkucentymetrowe rogi. Wypustki te były pokryte skórą oraz czterema długimi na kilkanaście centymetrów kolcami, ułożonymi w kształt rozchodzących się promieni, które przywodziły na myśl nakrycie głowy Statuły Wolności. Gdy Terry podszedł do mężczyzny bliżej, dostrzegł, że to jedynie atrapy. Końce zostały wpięte we włosy. Kilka osób musiało przeżyć spotkanie z morskimi stworami, gdyż na ich ciele widniały ślady pozostawione przez przysawki ośmiornic. Była też jedna para z rozdwojonym językiem, ale rogaczy nigdzie nie zauważył. Goście okazali się zwykłymi amatorami alkoholu i seksu. Z pewnością od poniedziałku do piątku chodzili pokornie do pracy lub na uczelnie, może nawet zdejmowali lub zasłaniali swe ekscentryczne ozdoby, żeby nie wyróżniać się niczym z tłumu. Oni tego nie interesowali. Aby dostać się do Hadesu, trzeba było zapłacić obola przewoźnikowi. Katolicy uważają, że ceną za dostanie się do nieba jest godne życie. A tu okazuje się, że aby przekroczyć próg Bramy Piotrowej, też potrzebna jest Mamona. Usłyszał komentarz M. Niebo przestało ją interesować. Siedziała pochylona nad szklanką nektaru, wpatrzona tempo w blad stołu. Musiał ją jakoś rozruszać. Na szczęście dostrzegł dwa centaury. Popijali wino z dbanów i żywo gestykulowali. — Zobacz, tam są twoje centaury! — krzyknął Ann do ucha. Odwróciła się do Terego z laserowym błyskiem w oczach. Jej świdrujący wzrok mógłby przewiercić płytę pancerza czągu Abrams o grubości ponad pięćdziesięciu milimetrów. — Uważasz, że moje znalezisko to falsyfikat? Że marnuje życie na nierealne marzenia? Ależ skąd? Spójrz tam. Zaraz zaczną się bić. Wskazał ręką dwie skaczące sobie do oczu postacie. Ann z ociąganiem odwróciła się we wskazanym kierunku. Terry mówił prawdę. Dwa centaury najwyraźniej dały się ponieść emocjom, a ich porywczy charakter sprawił, że kłótnia zamieniła się w bójkę. Walka, jaką obserwowali, przypominała trochę opis Homera, a trochę przepychanki Flipa i Flapa. Zdaj mi gogle, usłyszała Terrygo. Te centaury to jedynie projekcja holograficzna. An zdjęła gogle. Rzeczywiście nie było żadnej walki centaurów. Wypiła następny łyk łódki. Postanowiła przyjrzeć się sali bez gogli. Siedziba bogów w jednej chwili zamieniła się w hangar w trakcie remontu. Wnętrze budynku całkowicie przebudowano. Nie było podłogi pierwszego piętra, a zamiast niej widniał balkon oraz krzyżujące się kładki zawieszone nad salą w dole, odgrodzone siatką aż po sufit. Punkt widokowy dla tych, którzy nie mieli pieniędzy, by wziąć czynny udział w uczcie bogów. Być może odizolowany w obawie, by ludzie spacerujący z drinkami nie spadli, albo by chronić bawiących się przed rzucaniem w nich szklankami. Poza tronem już tylko w wirtualnej rzeczywistości widać było schody oraz wierzchołek Olimpu. Znajdowali się na tarasie poniżej szczytu, zanurzeni w chmurach, przez które czasami przebiją się zielony krajobraz poniżej. Rzeźbione w głębokiej czerwieni i złocie kolumny okazały się betonowymi filarami. Odległy widok grzbietu Olimpu z białymi obłokami płynącymi po niebieskim niebie był w istocie betonową ścianą. Znikła również większość niebiańskich istot i piekielnych stworów, chociaż część osób zachowała widoczne przez gogle atrybuty. Teraz nie wyglądali fantasyjnie. Raczej śmiesznie. Można było jedynie pokiwać ze współczuciem głową nad ich determinacją, która kazała im koniecznie wyróżniać się spośród innych. Ci ludzie nie mieli nic wspólnego z nieszczęśnikami, o których opowiadał im Timur. Zaczęła bawić się nakładaniem i zdejmowaniem gogli. To były dwa różne światy smukły pan z ogonem i kozimi rogami, zalecający się do nimfy, okazał się nachalnym grobaskiem, obłapiającym jakąś anorektyczkę, której z pewnością daleko było do wyobrażeń kobiety uosabiającej płodność. Dwa warczące na siebie wszystkimi głowami cerbery, które powinny przebywać w Hadesie, przemieniły się w kłócących się biznesmenów w garniturach i krawatach. Ale to śmieszne. Zachichotała, machając dłonią za plecami Terry'ego. Masz skrzydła, nie masz skrzydeł, znów masz skrzydła, a teraz nie masz. Terry odetchnął z ulgą. W końcu Ann poczuła się, jakby nie była w piekle, a w niebie. Chodźmy się napić. Zaproponował Federico. Podeszli do kotła, w którym na małym ogniu przypiekany był jakiś nieszczęśnik. Wyglądał jak makler giełdowy albo pośrednik nieruchomości. Nieszczęśnik nie stracił warwy i w bulgoczącej smole sprawnie przygotowywał płonące drinki. Same śmieci, skrzybił się Federico. I żeby było jasne, nie mówię o swoim wrażeniu, lecz o tym, jak ci ludzie postrzegają samych siebie. Co cię gryzło? Zdziwiła się Subira. Skoro sądzą, że muszą oszpecić ciało, by ich dostrzeżono, to naprawdę muszą mieć śmieciowe poczucie wartości. Mówiąc krótko, nieźle namieszane w głowie. Kiedyś farmerzy znakowali bydło. Dzisiaj bydło, jak widać, znakuje się samo. Niektórzy mają brudki przystrzyżone na kozie. Zauważyła Subira, przyglądając się Federico z podniesionymi goglami. W każdej chwili mogę ją zgonić, żachnął się, ale tego nie robisz. Odkąd cię znam, nosisz te wąsy i brudkę. Bo mi to odpowiada, mruknął i, aby uciec od jej dociekliwości, sam zaatakował. Ty też się oznakowałaś. Sobira spojrzała na niego wzrokiem pełnym pogardy. Po chwili walki wewnętrznej nabrała powietrza w płuca, zbliżyła twarz do Federica i patrząc mu prosto w oczy zaczęła mówić. Moje tatuaże po lewej stronie są niczym kostium, tak jak kostium i makijaż Ziggy Stardust'a, Davida Bowie, czy czarno-białe makijaże zespołu Kiss'. To jedynie wizerunek sceniczny, chociaż bardzo mi bliski. Natomiast tatuaż na prawym ramieniu to oznaka przynależności do grupy. Mówi o tym, że walczyłam w Afganistanie. Nie wstydzę się tego, a nawet jestem dumna, że mogłam pomóc swojemu krajowi. Ty nigdy nie należałeś do grupy. Nawet gdy pracowaliśmy na tajnym froncie, byłeś obok nas. Rozumiem, tak wygląda specyfika Twojej pracy ale to także Twoja osobowość, chroniąca indywidualność, broniąca się przed standaryzacją, a żołnierz musi zaufać innym żołnierzom, bo inaczej, zanim się obejrzy, zginie. Nie może niczego ukrywać przed towarzyszami broni, bo muszą znać siebie wzajemnie na wylot, spasować jak trybem w skomplikowanej maszynerii. Tatuaż stanowi podpis krwią pod cyrografem, że oddałeś w ich ręce duszę, że bezgranicznie im ufasz. Czy to rozumiesz? Chyba tak, odparł zasępiony. Nie, wciąż nie rozumiesz. Sobira pokręciła głową, odsuwając się od niego. Nagle nieoczekiwanie roześmiała się. Co cię rozśmieszyło? zapytał, zdziwiony nagłą zmianą jej nastroju. Machnęła lekceważąco ręką, jakby chciała powiedzieć, że to nieistotne, i chichotała nadal. No powiedz! nalegał. Spoważniała. Na sekundę, bo zaraz ponownie wybuchnęła śmiechem. Sam chciałeś. Wyobraziłam sobie ciebie z płytami CD w uszach i z myszką uwieszoną za ogon do twojego nosa. Bardzo śmieszne. W końcu Subira spoważniała. Jednym wystarczają tatuaże, innym piercing a jeszcze inni muszą swoje ciało okaleczyć. To zależy od wrażliwości twojej psychiki, albo siły przywiązania do grupy, lub jest dowodem ukorzenia się. Niektórzy lubią czuć nad sobą pasek ojca, miecz wodza, czy palec boga. Federico lubił mieć ostatnie słowo w dyskusji. Zgoda, tak też bywa, powiedziała po chwili milczenia. Zatoczyła ręką krąg, wskazując na bywalców piekła. Oni jeszcze nie sprzedali swojej duszy, ale bardzo by chcieli. Mogliby ją oddać komukolwiek, by tylko nie płynąć samotnie w szambie. Modyfikacje ciał są w ich przypadku wołaniem o pomoc. Żal mi ich, gdyż wiem, że nie tędy droga, ale skoro czują się z tym lepiej, to dlaczego mam ich potępiać? Niech robią, co chcą to ich szambo. Ann rozglądała się po sali, lustrując wzrokiem maszkary. Barman postawił przed nią kolejny ciemno ciemnobursztynowego nektaru. Dziewczyna chwyciła szklankę i od razu wypiła połowę. Alkohol szybko uderzył jej do głowy. – W jakim świecie żyjemy? – spytała zdegustowana. – Czy ty masz podobne ukryte pragnienia? – Nie wiem, ale para skrzydeł by mi się przydała. Wreszcie mógłbym latać. Zażartował. A może nie? Przed laty często miewał sny o fruwaniu. W tych snach tak właściwie nie fruwał, a raczej szybował w powietrzu. Nie miał skrzydeł. Nie musiał męczyć się, machając nimi. Po prostu unosił się w powietrzu, jakby siedział w fotelu. Chociaż nie było go widać. Nogi zwisały luźno. Ręce miał wolne. I mógł nawet przenosić jakieś przedmioty. Jego latanie nie było jednak chwilą odpoczynku, kaprysem, chęcią spojrzenia na świat z góry. Pamiętał, że wzbijał się w powietrze, zmuszony nakazem przemieszczenia się do jakiegoś punktu. Nie potrafił go zdefiniować, ale wiedział, że musi tam dolecieć. Przemieszczał się w linii prostej, na swej drodze często natrafiał na wysokie budynki lub drzewa. I bał się, że nie będzie mógł wzbić się wyżej, że zderzy się z przeszkodą i spadnie. Na szczęście zawsze odnajdował w sobie dość sił, by nie przerwać lotu. Jednak co najważniejsze, w tych snach nigdy nie dośnił chwili, gdy osiągał celu. Leciał i leciał, męcząc się, by ominąć przeszkody, a później sen wygasał. I gdy budził się, pamiętał jedynie, że znów latał, ale nie wiedział dokąd. I czy szczęśliwie wylądował. Sny, tak jak bez widocznej przyczyny przyszły, tak i odeszły. I od kilku lat nie wzbijał się już ponad ziemię. Moglibyśmy kochać się w locie. To wcale nie jest śmieszne, żachnęła się Ann. Mówię poważnie. A ty nie marzyłaś o skrzydłach? Zapytał. Ann uznała, że rzekł to ze złośliwym uśmiechem. Daj spokój, skrzybiła się. Nie pragnęła żadnych zmian. No, może poza większymi piersiami i dłuższymi nogami, ale to chyba normalne. Niepotrzebnie poruszyła ten temat. Dlaczego chce ludziom odebrać prawo do ich własnych wyborów? Niech będą kimkolwiek chcą. Z pewnością marzyłaś o jakiejś metamorfosie. A poszukiwania centaura? To się nie liczy? To badania naukowe, nie marzenia. Zaprotestowała przygnębiona, zastanawiając się nad słowami Terry'ego. A może to nie była prawda? I ona także miała marzenia na temat dziwnych stworów. Wybrała postać Gorgony. Przecież nie wiedziała siebie z wężami na głowie, chociaż zdolność zabijania albo chociaż paraliżowania na kilka chwil wzrokiem czasami by się przydała. W menu wirtualnych postaci znajdowało się wiele takich, które występowały w znanych baśniach i legendach, lecz na sali pozostawały one w mniejszości. Terry okazał się jedynym archaniołem. Większość wybrała demoniczne lub co najmniej negatywne wizerunki. Ukryta agresja stanowiąca protest wobec zła codziennego życia okazała się dominującym marzeniem. Osobami dobrymi, ugłaskanymi i stroniącymi od emocji byliśmy w tygodniu. W pracy, w szkole, domu. A dziś był piątek. Dzień służący odreagowaniu, czy jak określała tą grupkę całego wolności. Każdy chciał się jakoś wyróżnić w szarym tłumie. I trudno było dostrzec w tym coś dziwnego. Ostatecznie skupienie na sobie uwagi innych gwarantowało sukces. Nie tylko pieniądze, ale też uznanie, szacunek i w końcu miłość, nawet jeśli się za nią płaciło. Najłatwiej osiągnąć sukces zakładając awangardowy umbiór, przebierając niestandardowy wygląd lub prezentując nieszablonowe zachowanie, znacznie trudniej przez osiągnięcia. Te wymagały większych nakładów pracy. A i tak nie gwarantowało to sukcesu. Dzisiaj Macbeth czy Heinziut nie przebiłyby się bez dobrze zorganizowanej promocji. Już łatwiej było stać się seryjnym gwałcicielem lub mordercą. Sobira wypatrzyła dziewczynę z rozdwojonym językiem. Jej sięgające po łokcie rękawiczki oraz kostium, rajstopy i buty były wykonane ze skóry tego samego gatunku węża jasno-żółtej w czarne rąby. Jeśli jej charakter jest zgodny z wyglądem, będzie odpowiednią osobą. Pomyślała Subira. Gdy podeszła bliżej, zauważyła, że dziewczyna ma również manikir w wężowym sosze. Piękny wzór. Nie widziałam jeszcze takiego. Z jakiego węża? Dziękuję. To wąż mandaryński. Pochodzić z Wietnamu, odpowiedziała rozpromieniona. Szukam kogoś, kto dorobi rogi mojemu mężowi. Sobira, tak jak Terry, nie lubiła tracić czasu. Do niedawna, podobno, najlepszy był Mick Jagger, ale już wycofał się z interesu. Wysyczała dziewczyna wąż i dodała ze śmiechem: Przynajmniej moja mama tak uważała. Chodzi mi o prawdziwe rogi. Skrzywiła się z niesmakiem Sobira. — A, lubisz fantazjować. — A kto nie lubi? — odparła skwaszona. — Mój orgazm to tylko fantazja. Dziewczyna wąż ze współczuciem pogiwała głową. Słyszałam, że specjalizuje się w tym jeden lekarz w Hackensack. Podobno nie używa plastiku czy włókna szklanego, a prawdziwych rogów byków torrobrawo, Bravo, hodowanych od setek lat do korlity. Pewnie je widziałaś w czasie biegów w Pampelunie. Dasz mi adres? Tylko tyle słyszałam. Rozłożyła bezradnie ręce. Mnie rogi nie kręcą. Mój mąż ma za to ogon. Chwytny. Potrafi pieścić mi nim piersi. A kto może znać adres? Dziewczyna wąż rozejrzała się i po chwili wskazała sobie, że chłopaka z kolcami na głowie, siedzącego po przeciwnej stronie baru. Był sam, a miejsca po jego obu stronach pozostawały wolne. Albo czekał na kogoś, albo nikt nie pragnął się do niego zbliżyć. Zapytaj tego dupka, to on przez dwie godziny marudził mi o tym, kim się stanie, gdy będzie już miał rogi. Jak widzisz, nie starczyło mu odwagi na taki zabieg i poprzestał na zwykłych kolcach. Dzięki, zapamiętam, aby nie wpaść mu w oko. Wśród gości baru Terry natknął się na jakąś kreaturę o czerwonej twarzy. Miał wrażenie, że już widział podobną osobę. Ale gdzie? Nie mógł sobie przypomnieć. Najpierw oglądał jedynie plecy oraz tym głowy. To, że obok siedział dwudziestokilkuletni mężczyzna o nagim torsie oraz z łysiną w kolorze czerwonym, początkowo nie wywołało na Terim wrażenia. Gdy jednak osobnik ten odwrócił się, dostrzegł jego czerwony czerep. Musiał przejść wiele operacji, aby tak wyglądać. Spod skóry wypatroszono wszystkie mięśnie i teraz przylegała bezpośrednio do kości czaszki. Linia jego ust nie była prosta, wznosiła się w górę łukiem, zwiastując fizjonomiczną złość. Natomiast lekko uniesiona górna warga, odsłaniając rząd srebrnych zębów, wywoływała jeszcze bardziej złowieszcze wrażenie, lecz najgorszy był nos. Obdarty z tkanki tłuszczowej i mięśni bez charakterystycznego zgrubienia na końcu wydawał się wprost odpychający, jak on kichał. Naprawdę trudno było znaleźć w sobie ciepłe uczucia dla tej kreatury, co mu zrobił świat, że aż tak mścił się na nim. Najważniejsze jednak było to, że miał również rogi, o dużej średnicy u podstawy, jednak mocno spiłowane. Gdyby nie to, byłyby tak wysokie i poskręcane jak u porywacza. Ciekawe, jak wygląda naprawdę. Pomyślał Terry, zdejmując gogle. Nadal widział tę samą twarz z wszystkimi modyfikacjami. Jedynie nagi tors okazał się wirtualnym dodatkiem. Czerwona gęba przyszła do nieba w koszuli z krótkimi rękawami i z napisem White Power. Dlaczego nie bawi się w piekle? Przemknęło przez głowę Terry'emu. Nie podoba mi się sposób, w jaki patrzysz na mnie. Wycedził czerwony stwór. To twój problem. Wzruszył ramionami Terry. Uważaj, by nie stał się twoim. Warknęła kreatura. Terry wstał i powiedział na głos do Ann. Opuszczę cię na chwilę. Muszę pójść do toalety. Ann skinęła głową. Wciąż bawiła się goglami, przykładając je i zdejmując na zmianę. Powinien ją zabrać do domu i położyć do łóżka, ale musiała jeszcze trochę poczekać. Był pewien, że czerwona kreatura korzystała z pomocy tego samego chirurga co porywacz, a on musiał poznać adres lekarza. Subiera zrelacjonowała Federico rozmowę z dziewczyną wężem. Teraz czas na ciebie, zakończyła. Ten facacik kolczatka zna adres. Co? Mam poprosić go o adres lekarza, który dorobi mi rogi? Zaprotestował. Nie odpowiedziała. Już bez dalszych protestów potulnie wstał, nie zapominając o szklaneczce z drinkiem i przeszedł we wskazanym kierunku. Widzisz tę boginię? Rozpoczął rozmowę, wskazując subirę to mi gogle i zobacz jej prawdziwe oblicze. Widzisz, jaka jest nadąsana. No. Sobira pomachała w ich kierunku ręką. Ładna jest, ale woląbym jej nie podpaść. Właśnie w tym rzecz. Ja jej podpadłem. Powiedziała, że jak nie zrobię sobie rogów, to mi je dorobi z pierwszym lepszym. Naprawdę? Zapytał podekscytowany chłopak. Nie miał litości dla towarzysza w niedoli. Zapalił się na myśl, że mógłby wykorzystać okazję. Zapomnij, zgniecie cię jak pomidora. No, ma czym przydusić faceta. Entuzjazm kolczatki z każdą chwilą rósł. Masz świetne końce. Słyszałem, że lekarz, który ci je zrobił, potrafi też dorobić rogi. Zrobić rogi wielkości chuja. Tylko takie? Federico za późno zdał sobie sprawę z dwuznaczności swojej wypowiedzi. Myślałem o takich, jakie mają prawdziwe byki. Są drogie. Nie wiem, czy miałbyś na nie dość pieniędzy. Odparł lekceważąco Kolczatka. Podasz mi adres tego lekarza? Chłopak zmieszał się. Uniósł dłoń i zaczął gładzić kolec, jakby to była końcówka wąsa, udając, że interesują go tylko pląsy na parkiecie. Spójrz jeszcze raz na tę dziewczynę. Przyjrzyj się dokładnie jej tatuażom. No, ładne są, odpowiedział z uznaniem. Nie te kolorowe po lewej, a ten siny na prawym ramieniu. Federico zrozumiał, że kończatka przygląda się ładniejszej stronie Subiry. Spójrz. No tak, widzę. Odrzekł już normalnym tonem. Widzisz, w jakiej formacji służyła? Kolczatka pokornie odwrócił głowę. No, widzę. Odpowiedział obojętnie. Federico musiał podkręcić jego strach. Czy muszę ci przypominać, co robią członkowie tej formacji, gdy ktoś zwleka z odpowiedzią? Czy to. zaczął niepewnie, lecz Federico mu przerwał. Dokładnie. Czy chcesz, aby to ona zadawała ci pytania? Chłopak kolczatka pękł. Ale ja nie wiem. Wszystko zmyśliłem. Gdy mówię o rogach, dziewczynom zaczynają błyszczeć oczy i mnie słuchają. A im więcej szczegółów podaję, tym bardziej stają się wilgotne. Ale to jedynie gadka szmatka, nawinka. Nie znam żadnego lekarza, który potrafiłby zrobić ci poroże byka. Mój lekarz umie jedynie robić gwinty na kolce takie jak moje. One nie są zamontowane na stałe, a wkręcane. Montuje je tylko na podryw. Federico mu uwierzył. Już nawet nie pytał, czy ta metoda zdaje egzamin. Był pewien, że zna odpowiedź. Terry czekał na kreaturę za drzwiami z Beretą M9 w dłoni. Po nauczce braku zabezpieczenia w czasie spotkania z Christianem, postanowił, że już zawsze będzie przygotowany na najgorsze. Może to nie było fair, lecz na wojnie nauczył się, że skoro problem można rozwiązać pewniejszym i szybszym sposobem, nie ma sensu bawić się w savoir vivre. Nie mylił się. Drzwi uchyliły się i do środka wszedł mężczyzna, którego oczekiwał. Terry nie chciał zrujnować czerwonej kreaturze resztek konstrukcji nosa, więc przyłożył mu rękojeścią pistoletów skroń. Intrus spadł jak skoszony, przekręcając się w czasie upadku i uderzając twarzą w umywalkę. Bezbarwna, gęsta ciecz wypłynęła z dziury po nosie. Zapewne krew, chociaż trudno było odróżnić jej kolor od koloru skóry. Terry przekucnął przy nim, sprawdzając czy oddycha. Z jednej z kabin wyszedł jakiś dwudziestolatek, tańczącym wzrokiem spojrzał na Terrego pochylonego nad czerwoną kreaturą i uniósł pytająco brwi. Wypił za dużo absysu, wyjaśnił terapeutycznym tonem Terry. Aha, mruknął uspokojony chłopak i wyszedł. Kreatura ocknęła się po kilku szturchnięciach butem. Człowieku, co ja ci zrobiłem? Zapytał z pretensją, wpatrując się w niego oczami z głębi zanurzonych w czaszce oczodołów. Poza tym, że nie spodobało ci się moje spojrzenie i postanowiłeś mi nabić guzę, nic. Do czerwonej kreatury najprawdopodobniej nie dotarł pełny sens wypowiedzi tego, a jedynie ostatnie jego słowo. To czego chcesz? Informacji. Poszukuję człowieka z podobnymi do Twoich rogami, tylko że niespiłowanymi. Podaj mi adres kliniki, w której Cię operowano. Nie mogłeś po prostu zapytać? Odpowiedziałbyś? Nie odburknął Nie potrafił kłamać albo był głupi. Sam widzisz, że nie miałem wyboru adres. Ten człowiek jest ścigany za terroryzm, i jak zaraz nie odpowiesz na moje pytanie, wezwę służby, które zapuszkują cię na resztę życia. Człowieku, nie jestem terrorystą. Jestem patriotą. Nie atakuję armii. To był Butcherstein z Newark. Nie pamiętam adresu, ale to jest naprzeciwko University Hospital, Newark. Ze szczątkowego nosa wciąż sączyła się krew. Teremu zrobiło się żale czerwonej kreatury, podszedł do automatu i oderwał kilka metrów papierowego ręcznika, rzucił mężczyźnie, który natychmiast przyłożył opatrunek do czaszki. Skąd pomysł takich modyfikacji? Zapytał. A dlaczego wciąż jesteś taki sam? Odburknęła kreatura. Dlaczego miałbym cokolwiek zmieniać? Widzisz? A ja postanowiłem rozpocząć zmianę tego świata od siebie. Jak każdy poświęci tyle, co ja, może świat stanie się lepszy. Z pewnością wiele poświęciłeś. W tym przypadku muszę się z tobą zgodzić. Poświęciłeś jednak to, co dla świata najmniej istotne. Jest to przykład absolutnie daremnego poświęcenia. Moja zmiana ma charakter symboliczny. Poświęciłem własne ciało, aby innym wskazać cel. I cóż chciałeś wykrzyczeć? Że nasz kraj nie jest dla obcych. Czyli wystawiłeś się na ciosy, aby bijąc ciebie, nauczyli się satysfakcji z poniżenia innych? A dlaczego mieliby mnie bić? Przecież jesteś czerwoną kreaturą. Nie wmówisz mi, że tak wygląda typowy Amerykanin. Jesteś za stary, aby zrozumieć symbolikę przemiany. Zapomniałeś, że mieszkasz w kraju dla młodych, a nie starych ludzi. Jesteście śmieciami, które trzeba jak najszybciej posprzątać. Terry zaczął żałować, że nie zmiażdżył kreaturze resztek nosa. Może zrobić to teraz. Zaniechał jednak tego pomysłu i bez słowa wyszedł z toalety. Wyjął z kieszeni telefon i wybrał połączenie z Subirą. Subira. Mam adres. Możemy się zwijać. Chyba, że dobrze się bawicie. Mieliśmy jeden trop, ale okazał się fałszywy. Też wychodzimy. To spotkajmy się za pięć minut przed wyjściem. Pewnie będę musiał przerzucić przez plecy zwłoki An. Wezwij kajtkę. W piekle zaczęły się przygotowania do jakiegoś spektaklu. Zgasły płomienie kręgu piekielnego. Umilkła muzyka, a tańczący zgromadzili się wokół baru. Do kręgu wniesiono stojaki na misy z ogniem. Z poziomu podłogi powoli wysunął się ołtarz. W rzeczywistym świecie ze skleńki, w wirtualnym kamienny. Ze śladami w żarty krwi. Sądziłem, że tylko w niebie się modlą, zauważył Federico. Przecież w piekle należy się bawić. W niebie wszyscy są pewni istnienia Boga, więc msze są tam niepotrzebne. Natomiast w piekle trzeba przypominać grzeżnikom o sile szatana, a poza tym to czarna msza, wyjaśniła Subira. A jak tam z Twoją wiarą? Bez zmian. Wciąż wierzę jedynie w nieskończoną głupotę ludzi. Wychodzimy. Subira zaczęła ciągnąć Federika do wyjścia. Zaczekaj, chcę zobaczyć finał, zaprotestował. Nie była pewna, czy Federico wie, czym kończą się czarne msze, czy też żartuje, lecz nie zamierzała dłużej tu przebywać. Idziesz, czy zostajesz sam? zapytała ostro. Idę, idę. A czym kończy się taka msza? Chciał wiedzieć. Odpowiedziała, gdy byli już na zewnątrz. Orgią. Terry nie odnalazł an przebarze. Pewnie włączył się jej wałęsacz, stwierdził. Nieśmiała na co dzień, po wypiciu większej porcji alkoholu stawała się naraz otwarta, przejawiając nieodpartą chęć rozmawiania z niestajomymi. Gdzie mogła pójść? Na szczęście nie wyszła z sali. Odnalazł ją na poręczy tronu Zeusa. Jak udało się jej zdetronizować Boga? Siedziała z założonymi nogami, trzymając w dłoni szklaneczkę nektaru i z zamkniętymi oczami kiwała się w rytm muzyki. Wciąż wangelica, ale tym razem z przebijającym się przez instrumenty dominującym wokalem Irene Papas. Porywającym, grzmiącym, niekiedy subtelnym i łagodnym, jednak potrafiącym się szybko zmienić w głos rozgniewanej bogini. Terry podszedł do Ann i delikatnie położył dłoń na jej ramieniu. W pierwszej chwili ucieszyła się na jego widok, jednak już w następnej sekundzie ta radość zniknęła. Chyba znów zmienił jej się nastrój. O, Terry, mój Aniele! Pogubiłam się! Spojrzała na niego. Tym razem wzrok dziewczyny był jak muśnięcie skrzydeł motyla. Tak, ale tylko troszeczkę, zgodził się, próbując wyjąć szklankę z jej dłoni. Nie mówi o alkoholu. Zaprotestowała i szybko przytknęła szklaneczkę do ust. Jednak zakrztusiła się i oddała ją teremu. Postawił szkło przy nodze tronu. W tym temacie masz rację. Chodzi mi o gogle. Już nie wiem, który świat wolę. Ten wirtualny, mimo że wiem, że jest fałszywy, jest bardzo piękny. Natomiast ten rzeczywisty? Prostacki i szary. Masz rację, gdy mówisz, że to szambo. Wolę ten wirtualny, lecz bez świadomości istnienia rzeczywistego. Niestety, pomimo alkoholu, nie potrafi o nim zapomnieć. Chyba muszę się jeszcze napić. Przypomniała sobie o rynku i zaczęła szukać szklanki. Ann, zaprowadzę cię do łóżka, w którym będziesz mogła śnić, o czym tylko zamarzysz. Naprawdę, zrobisz to dla mnie? zapytała pełna szczęścia, i jej głowa opadła na pierś Terrego. Zasnęła, wziął ją w ramiona. Słodki ciężar, kim byłby bez niej? Chcę być syreną. Przez całą sobotę, którą Ann niemal w całości przespała, Terry obmyślał plan akcji. W internecie odnalazł adres gabinetu lekarskiego oraz sprawdził godziny jego otwarcia. Na zdjęciach gabinet prezentował się okazale, a lista badań specjalistycznych zajmowała kilkadziesiąt pozycji. Wyglądało na to, że Eugeniusz Bichelstein potrafił przyprawić nie tylko rogi. Zaczął od najważniejszego wyzwania – nakłonienia Subiry do udawania pacjentki. – Udawaj, że chcesz dokonać zmiany wyglądu – przekonywał ją. – Dlaczego ja? – zapretestowała. – Bo ja nie zamierzam się zmieniać. Zbyt późno ugryzł się w język. – A ja niby chcę? Kochasz wodę, może będziesz udawała, że chcesz zostać syreną, zasugerował Terry. A ty chciałeś zostać kosmonautą, może poprosisz o skrzydła, fuknęła z irytacją. Tego nikt nie jest w stanie zrobić, a łuski na nogach już wiedziałem. No nie wiem czy to dobry pomysł, nie była przekonana, ale zgodziła się. Wszedł ponownie na strony internetowe Beechersteina i umówił wizytę na wtorek po południu, tuż przed zamknięciem gabinetu. O tej porze większość personelu już myśli o końcu pracy i jest znacznie mniej czujna, a oni nie będą musieli długo czekać na koniec pracy. Później wykonał telefon do Federica. Jego rola miała polegać na włamaniu się do komputerów. Możesz mi jeszcze raz opisać tego rogacza, bo nie pamiętam wszystkiego, co mówiłeś w taksówce, rozpoczął rozmowę Federico. Gdy Terry opowiedział mu o czerwonej kreaturze, Federico mruknął: Znam go, jestem tego pewien. Przypomniał sobie pod koniec rozmowy, gdy Terry wyłuszczył mu szczegóły planu. Już wiem, zmyliły mnie te rogi, oryginał ich nie miał. Twoja czerwona czaszka upozowała się na Red Skull'a, hitlerowca z filmu Kapitan Ameryka pierwsze starcie. Grał go Hugo Weaving. Terry zamyślił się. Teraz słowa Czerwonej Kreatury o Białej Rasie stały się zrozumiałe. Możesz go też pamiętać jako agenta Smitha z Matrixa. Federico był uparty. Tak, jakby potwierdzenie, że Terry przypomina sobie tego aktora, miało w czymkolwiek pomóc. Być może, trudno mi sobie przypomnieć, mruknął, nie chcąc rozmawiać o filmach. To co, znajdziesz czas na akcję we wtorek? Terry, nie interesują mnie nosy świata. Niech sobie zdycha, nie mogąc w tłoku złapać oddechu. Niech katolicy wyżenają się z muzułmanami. Religia to przeżytek i dopóki nie umrze ostatni wierzący w istoty wyższe, nie będziemy wolni. A ja już wiem, że to nie nastąpi. Zawsze znajdzie się jakiś wątpiący, szukający pomocy w ramionach tyrana i będzie ciągał się na klęczkach, krzycząc Tato, Królu, Boże, może, ale co to ma wspólnego z porwaniami? Przemowa Federyka zdumiała Terry'ego. Chyba piątkowego kaca postanowił zabić klinem i trochę przyholował. Ty wciąż chcesz uratować świat, wciąż wierzysz, że warto, a prawda jest taka, że już jesteśmy śmieciami, mrówkami kilku korporacyjnych dupków, Zapierdalającymi przez całe życie, aby oni mogli wystawiać głowę ponad kopiec mrowiska. Rodzimy się, by nabrać kredytów, które będziemy spłacać do końca swoich dni w złudnym poczuciu dobrobytu. Różnica pomiędzy bezdomnymi śmieciami a nami jest taka, że im już nic nie można odebrać. Nie porwano ich bez powodu zauważył Terry. I co z tego? Dla Federika to nie było wystarczające uzasadnienie. Pomożesz? Trudno było z nim dyskutować, lecz musiał. Potrzebował jego umiejętności włamywania się do komputerów, tak jak umiejętności Subiry do szybkiego otwierania zamków. Stracić przyjaciela w następnej strzelaninie? zapytał szyderczo Federico. Terry milczał. No dobrze, możesz milczeć. I tak wiem, co chcesz powiedzieć. Że go stracę jak nie pomogę. Ja tego nie powiedziałem. A niech cię. Dobrze, brnijmy dalej w to śledztwo. To nie były wszystkie problemy Terry'ego. W poniedziałek Ann otrzymała wiadomość, że w środę odbędzie się konferencja prasowa, na której zostaną przedstawione wyniki badań DNA szkieletu Centaura. Może chcesz zostać? zapytał. Nie, skrzywiła się. Siedziałabym sama i denerwowała się nie tylko konferencją, ale i przebiegiem akcji. Terry musiał przyznać jej rację. Przecież akcja nie będzie trwała długo. Spojrzała na Terry'ego. Skinął głową. Zdążę wziąć kąpiel i wyspać się. Z pewnością wieczorem będziemy w domu. Potwierdził Terry.